Przepraszam, potrzebuję przenieść stronę. A ja mówię: Tak? A co się stało? Programista nie żyje. Rozpisałem sobie to, jak może na przykład wyglądać y, kampania Google Ads i co się na nią składa, y, żeby zobrazować, ile czasu to zajmuje. Przeciętnie. Kliencie, spójrz na to. I zastanów się faktycznie, gdzie są te pieniądze. Bo tak jakby te ceny nie biorą się znikąd. Czasami klient mówi: Boże, tyle pieniędzy, i klient nie ma do tego dostępu. A to jest, to jest właśnie taki papierek lakmusowy, gdzie można sobie pewne rzeczy posprawdzać. Więc bardzo istotne: klienci to są Twoje narzędzia, i to trzeba powiedzieć. Jeżeli interesuje Cię biznes, przedsiębiorczość, pieniądze, to zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami przygód przedsiębiorców są loże kapitalistów. Dołącz do zamkniętej społeczności doświadczonych przedsiębiorców, buduj wartościowe relacje i zdobywaj unikalną wiedzę, która uczyni Twój biznes jeszcze silniejszym. Święto Kapitalizmu. Konferencja dla skutecznych przedsiębiorców, którzy cenią merytorykę, kontrowersyjny mocny humor i zorganizowane networking. Jako jedyni w Polsce umiemy to łączyć. Kup bilet tylko, jeśli jego cena nie robi na Tobie wrażenia. Ligi do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Adrian Gorzycki, Przygody Przedsiębiorców. Dzień dobry. Ten odcinek będzie poważny. To, co nasz dzisiejszy gość przygotował, dane, które mi przytoczył jeszcze przed nagraniem, Powodują, że ja nie ukrywam, że do tego odcinka podchodzę tak z, z duszą na ramieniu, ponieważ będzie wbijany kij w mrowisko, będzie tutaj szereg różnych historii, przykładów i danych, które pokazują coś, co nasz gość prawdopodobnie za chwilę sam powtórzy co może być w prawdę dość dużej skali skamem, oszustwem jak zwał. Tak, zwał, i ten odcinek ma na celu z jednej strony pokazanie Wam skali tej patologii, a z drugiej strony, przede wszystkim, i to jest najważniejsze, pokazanie Wam, na co zwracać uwagę, abyście Wy sami nie padli ofiarą tego procederu. A naszym dzisiejszym gościem jest Damian Węglarski. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz proszę naszym widzom i słuchaczom, czego się z tego odcinka dowiedzą, ponieważ ja tak zrobiłem troszeczkę to tajemniczo, a teraz proszę. Uchyl rąbka tej tajemnicy. Przede wszystkim tutaj wyestymuję skalę skamu w marketingu internetowym w Polsce. Będzie to pewnego rodzaju estymacja założenia, które pozwoliłem sobie poczynić na podstawie danych zbieranych przez ileś lat. Dowiedzą się przede wszystkim też o pułapkach, jakie czyhają w umowach, tego jak podejść do marketingu internetowego, jakiej skali wydatki to są, tak, żebyśmy się nie nabierali na obiecywanie złotych gór. Dowiedząc się też, że 500 zł nie uczyni miesięcznie, 500 zł nie uczyni z nich milionera, i nie działa tutaj zasada cena czy nie cuda. Przede wszystkim tego, tak? Pokażę też, jak wygląda proces budowania w ogóle marketingu internetowego, w sensie ile godzin to zajmuje. Mam takie wyceny na podstawie naszych wycen w agencji przygotowane, więc myślę, że to jest najważniejsze. Od czego powinniśmy zacząć? Powinniśmy zacząć od tego, żeby sobie zobrazować pewne liczby. Yy, jesteśmy jeszcze dzisiaj przed wyborami, więc yy. mogę powiedzieć: Amber Gold to jest oszukanych, z tego co mi Google podpowiedziało 18 tysięcy klientów na sumę 851 milionów złotych w 4 lata. I pytanie: czy 851 milionów to jest dużo? Czy 18 tysięcy osób to jest dużo? Starszych osób nieświadomych, nabieranych na obietnicę, właśnie tego co wiem, jaką Gold wywołało, to było dużo. Ja wyliczyłem na podstawie wyników finansowych dużych firm, których opinie bardzo często możemy gdzieś tam znaleźć w internecie, na podstawie różnych moich w cudzysłowie, śledztw internetowych i nie tylko, na podstawie rozmów z ludźmi, którzy już mogą o tym rozmawiać, którzy pracowali w tych firmach. Wiem, że skala oszustwa zaniżając te dane, estymując, tak? Jest to około 200-250 milionów przez ostatnie 4 lata. Oszukanych, zaniżając. Zaniżając, tak? Nie jestem w stanie podać petycyjnych liczb, bo nikt tak naprawdę nie poda mi, słuchaj, ja zostałem oszukany. Ludzie się też boją, boją się procesów sądowych, ludzie się boją czasami wyrażania opinii. Więc tak, jakby ta skala jest bardzo duża. E jest jeszcze mnóstwo mniejszych agencji, które też y, ukrywają pewne działania, nie dowożą, y, biorą pieniądze po prostu, żeby brać. Nabierają troszeczkę ludzi. Ymm, ludzi oszukanych może być 20, 30, 50 ty tysięcy. Tak? To są taka skala, to jest taka skala albo i większa. Natomiast, y, żeby tak troszeczkę odczarować tę agencję i nie mówić, że sami oszuści na tym rynku, to uważam, że wina jest trochę 50 na 50. Dlaczego? Tego względu, że cały czas żyjemy w kraju, ja mam takie wrażenie, w przypadku takiego ma małego, średniego biznesu, gdzie czyna, czyni cuda, e, cały czas jest taki mit troszeczkę, że ludzie myślą, że 500 zł, miesięcznie, czy w SEO, czy w marketingu internetowym zrobi z nich milionerów. Cały czas spotykamy się z opinią, a zbuduję sklep internetowy, zbuduję go na przykład na Sasie, będzie mi to kosztowało 500 zł miesięcznie, no i będę sprzedawał. Jestem przedsiębiorcą. No niestety, te czasy się skończyły. To już tak nie wygląda. E, i ludzie nie czytają umów i się nie angażują. Więc agencje po prostu to wykorzystują. Potem jest płacz, lament, że po roku, po dwóch nic nie zostało osiągnięte. Ja mam tu parę opinii, które chętnie przeczytam z internetu wziętych, a propos różnych agencji, a propos różnych działań, ludzi, które też świadczą o tym, że ludzie nie czytają umów. Troszeczkę żyjemy w takim świecie, gdzie przychodzę, płacę, zrób za mnie. Niestety, marketing internetowy to jest, ja bym to powiedział, wyposażenie Twojego gabinetu w środku. Tak? Otwierasz gabinet medycyny estetycznej, interesujecie, jakie będziesz miał maszyny, interesujecie, jakie będziesz miał światło, jakie kafelki i tak dalej. No, interesujecie. Zazwyczaj ludzie podejmują tą decyzję, interesują się, nie wiem, jaką ma ścieralność, na przykład jakaś płytka, czy jaką moc ma laser. I dzisiaj uważam, że firma w internecie jest czymś takim samym. To jest miejsce, to jest, wiesz, które ma recepcję, które ma drugowskazy, ma gabinety, w których się przyjmuje, czyli właśnie landing page i tak dalej. I trzeba to dobrze wypromować w odpowiedni sposób, taki, takimi kanałami, na które w danym momencie jest czas. I ludzie to powinni wiedzieć. Ludzie powinni, jeżeli nawet nie wiedzą, to powinni dopytywać. Ewentualnie zasięgnąć naprawdę. W internecie jest mnóstwo wiedzy na ten temat, zasięgnąć języka w jednej, w drugiej, trzeciej agencji, popytać troszeczkę. I uwierz mi, że mogliby się przed tymi fraudami też wychronić. Więc, mm -hmm. tak jakby tutaj jest, y, uważam, wina troszeczkę 50-50. I -50. ja rozumiem, że jedną z Twoich intencji, robiąc z nami ten odcinek, jest to, aby tą świadomość zwiększać. Tak, żeby pokazać, gdzie są pułapki w umowach przede wszystkim. Tak, zebrałem troszeczkę informacji z rynku wśród moich znajomych, których serdecznie pozdrawiam, chłopaków, i też pozdrawiam nasze zwierzęta. To wie, to wie, będzie wiedział o kogo chodzi. Jakiś tutaj slang? Okej, okay, <laughs> tak, no Zwierzęta bro. SEO, pozdrawiam. Nie mogłem sobie tego odpuścić. E, ale zebrałem trochę e, informacji i mm, wiem po prostu też, gdzie są te pułapki w umowach. Sami cały czas ewoluujemy nasze umowy do tego, żeby były coraz bardziej przystępne dla klienta, bardziej zrozumiałe. E, i też staramy się omawiać z klientem tak, całą ofertę i umowę. I rozumiem, jest... że Ty postrzegasz Waszą agencję jaką tą, która jest prawilna, i jesteś sfrustrowany tymi, które po prostu kantują klientów, i potem Wy musicie potem trochę sprzątać. Staramy się być prawilni. To nie jest tak, że yy, my jesteśmy 100% idealni, zawsze nam wszystko się udało, czy zawsze ze wszystkim daliśmy radę, bo mieliśmy też również fakapy takie, gdzie klient miał inne wyobrażenie dowoziliśmy na pewnym poziomie, a okazuje się, że no nie jesteśmy w stanie przy danym budżecie więcej zrobić. Tak? Natomiast klient przychodzi i ma wyobrażenie, że z budżetem minimalnym my będziemy poświęcali 20-30 godzin miesięcznie na klienta. Mimo że tłumaczymy takie rzeczy, to bardzo często to się spotyka z takim o Jezu, ale jak to? Wy macie być dla mnie, tak? Mhm. Więc to jest też ważne, żeby sobie zobrazować, tak? że płacimy danej agencji jakieś pieniądze, w tym jest jakaś ograniczona ilość godzin i w tym budżecie się poruszamy i możemy tyle i tyle osiągnąć. To jest bardzo ważne. Staramy się informować klientów. My z perspektywy naszych doświadczeń cały czas modelujemy ten proces, żeby coraz bardziej klienta uświadamiać. W tym momencie cały czas też pracujemy nad takimi nawet infografikami, które klient na dzień dobry będzie dostawał. Rozważasz wystąpienie w przygodach przedsiębiorców, ale nie wiesz, czy masz coś ciekawego do powiedzenia? Pozwól nam to sprawdzić. Napisz na kontakt przygody.tv. Otrzymasz od nas specjalny formularz do wypełnienia. Na podstawie Twoich odpowiedzi damy Ci znać, czy to już dobry moment, aby się u nas pojawić. To, żeby od razu przejść do uświadamiania, to co jest pierwszym punktem, na który powinniśmy zwracać uwagę w umowach i jest to czerwona flaga z Twojej perspektywy i dlaczego. Przede wszystkim cena w marketingu internetowym? Skąd mam wiedzieć, że ona jest za duża albo za mała? Przede wszystkim 500 zł albo 1000 zł nie zrobi z ciebie milionera. Link zazwyczaj kosztuje dobry link, już taki, no, może nie dobry, super, ale już taki akceptowalny to jest 500-700 tysięcy złotych. Jeden link tak? mm -hmm. do strony. A tak naprawdę link jest czynnikiem rankingowym. Więc jeżeli chcemy tych linków zdobyć X w danej branży, a omówmy się, no internet nie śpi, Firmy nie śpią, wszyscy pracują, linki zdobywają, link, ludzie piszą treści, rozbudowują strony. To zaczynając, to to 500 zł to jest już taka pierwsza, pierwsza po prostu wiesz, czerwona lampka, gdzie wiemy: o kurde, chyba coś jest za mało, co nie? Mhm. Obietnice złotych gór to jest druga sprawa. Nikt w Google, w SEO nie jest w stanie ci obiecać efektu. To jest ekosystem, w którym my pracujemy. W Google różne rzeczy się zdarzały. Błędy przy update'ach, wyindeksowania, różne cuda. Od tego my jesteśmy, żeby tak jakby te rzeczy analizować i potem modyfikować to, co jest u klienta na stronie. Natomiast tam się naprawdę zdarzają różne rzeczy. I agencja, która ci obiecuje, że za trzy miesiące już na pewno będzie wynik, to jest też już pułapka. Kolejna rzecz, brak transparentności. Czyli mamy raport, ale ci nie pokażemy, co robiliśmy. Masz raport tutaj z klików, masz raport z wyświetleń. I tyle. Jak raporty są w PDF-ie, nie są zintegrowane narzędzia, nie są przekazywane y, po API te dane, tak? Czyli tam już coś można nakręcić. Ja się spotkałem nawet z tym, że jedna agencja jednemu klientowi nabijała wyświetlenia robotami. W anal z Analyticsa był raport, Analytics to łapał. Y, no i było tam 4-5 tysięcy wyświetleń. Mówi, słuchaj, no robi mi to co od roku, ale ja nie mam klientów. A on mówi, a masz też konsolę? No nie, no to poproś. No powiedzieli, że mi nie oddadzą. Mówię, jak Ci nie oddadzą twoich narzędzi, tego ruchu nie miało skąd być. Więc A agencja to... wycierała sobie gębę tym, że są rzekomo wyświetlenia, które były nabijane przez roboty. Tak. tak. Były sztucznie nabijane. Więc tak jakby, no tutaj, są, skala tego problemu jest bardzo szeroka. I można tutaj mówić i mówić na ten temat. Tak, Ja mam tu jeszcze w notatkach więcej rzeczy, bo nie jestem w stanie aż tyle tego wspamiętać. tak? Mhm. Bo tego jest, nie wiem, 40-60 punktów różnych, na które trzeba zwrócić uwagę w umowach, więc myślę, że tutaj możemy się nad tym pochylić i po kolei też te ludzi, ludziom te rzeczy przy, przytaczać. Tak? To kolejną sprawą, o której lekko wspomniałem, są te umowy długoterminowe. Tak jakby ja rozumiem, że SEO wymaga czasu i mam nadzieję, że nasi słuchacze również, a jeżeli nie wiedzą o tym, to warto byłoby, żeby tak jakby też sobie uzmysłowili to, że SEO to nie są dwa czy trzy miesiące. To jest zazwyczaj rok pół roku działań czasami, w zależności od tego, w jakiej kondycji jest firma, czy jest to nowa strona, czy nie. Natomiast umowy powinny być na tyle przyjazne, żeby nie były nierozwiązywalne. Umowa nie może być podpisywana na rok, bo nie daj Boże, klientowi się powinie noga i nie może rozwiązać umowy, musi płacić albo płaci karę. Więc warto zwrócić uwagę na te terminy. Tak? Jeżeli faktycznie agencja jest skuteczna, no to czasami te umowy są na pierwsze trzy miesiące, potem miesiąc wypowiedzenia. Dwa miesiące, miesiąc wypowiedzenia. I to jest ok. Jeżeli ktoś ma umowę na 2, trzy lata albo na rok. E, I nie może jej rozwiązać. Są duże kary umowne, no to też jest czerwona lampka. To mhm. jest bardzo istotne, e, a wiem, że jeszcze klienci podpisują takie umowy. Mhm. E, co jeszcze? E, przede wszystkim też e, zauważyłem, że e, agencje w ofertach SEO posługują się statusem Google Partner. O, tak jakby ja rozumiem, że ma się status Google Partnera, ale ono dotyczy Google Adsów, a nie SEO. Hmm. <laughs> Więc warto o tym też mówić. I znowu wykorzystywanie niewiedzy. Tak, wykorzystywanie nie wiedzę. Tak, fajnie ten status wygląda. Żeby, się, żeby być Google Partnerem takim podstawowym, trzeba robić tam 10 tysięcy dolarów obrotów budżetu w Google raz na trzy miesiące, plus mieć tam zdane egzaminy. Tak? Natomiast to stricte dotyczy płatnych kampanii. To nie dotyczy SEO. Bardzo często widuję reklamy na Facebooku gdzieś tam: no, zaplanujemy Ci kampanię SEO, bla, bla, bla. Google Partner, jesteśmy partnerem Google. A. To nie ma nic wspólnego jedno z drugim. Kolejna rzecz: freelancerzy. To też jest fajna sprawa. Nie mówię, że freelancerzy są źli. Natomiast perspektywa freelancerów, wezmę freelancera zrobi mi tani. Pytanie, jak kto chce budować firmę, tak? Bo jeżeli bierzemy freelancera, oczywiście może być taniej. Może to spiąć. A co w przypadku, jeżeli nagle freelancer, freelancer zniknie? I na przykład nie odda nam narzędzi. Albo na przykład miał swoje zaplecze linków i na nim robił i to zaplecze znika. Mamy problem. Mamy problem. Duży. Miałem historię taką, gdzie zadzwoniła pani, której freelancer budował stronę internetową i zadzwoniła do nas z tekstem: "Przepraszam, potrzebuję przenieść stronę". A ja mówię: "Tak, a co się stało?". Programista nie żyje. Mm. A ja mówię: "Ale jak nie żyje?". No nie żyje. No wiesz, historia niby niezabawna. Z naszej perspektywy to było trochę takie, wiesz, no, programista nie żyje, tak? Eee, no i generalnie okazało się, że on gdzieś tam to miał u siebie, zabrał stronę, zniknęła, domena przepadła, cały gdzieś tam biznes czy jakaś była jakaś fundacja, to też przepadło, tak? I takich historii, bardziej z perspektywy budowania stron internetowych, mamy dosyć dużo. Gdzie programista jest, coś napisał, nagle ginie. Więc też warto sobie się zabezpieczać pod tym kątem, żeby mieć albo kogoś alternatywnego, kto temat zna, albo po prostu, jeżeli chcesz budować biznes bardziej stabilnie, jakąś agencję, czy wiesz, że wiesz, że ona ma więcej pracowników niż też jednego programistę, bo to, to się też może stać w agencji, tak? Więc to jest też dosyć istotne. Co jeszcze mogę powiedzieć? Kolejnym tematem, który też chcę poruszyć, to przede wszystkim są metody SEO. Bardzo często spotykamy się, że klienci nie są w stanie rozróżnić linka od linka, a tam są największe pieniądze. Czyli, jeżeli agencja ma swoje zaplecze, i też mieliśmy paru takich klientów, którzy byli robieni przez zaplecze agencyjne, czyli taki system wymiany linków, i płacili no też nie pieniądze, bo to nie było 1200 zł, tylko to były umowy na 3-4 tysiące miesięcznie, a u jednego klienta jeszcze więcej. Były to kwoty 30 tysięcy, na przykład miesięcznie. I cały system linków, który był zrobiony, był to automatyczne wpięcie w, po prostu w system agencyjny, który nic nie przynosił. Klient leżał. Sytuacja była taka, że trwało to rok, dwa. Po odpięciu, po zerwaniu umowy, po odpięciu tego zaplecza i optymalizacji strony, strona wystrzeliła do góry. Czyli to był ciężar. Tak, były toksyczne te linki. I spotkaliśmy się wielokrotnie też z tym, więc warto też zwrócić uwagę na to, czy agencja pozycjonuje to swoimi linkami, tak? I w momencie, nawet jak agencja też zniknie, no to te linki znikają, czyli strona może spaść, jeżeli te linki coś dają, albo pójść do góry, jeżeli zaplecze jest toksyczne. Więc tak jakby tutaj na dwoje babka wróżyła. Na co jeszcze mogę zwrócić uwagę? Warto nie mieszać sobie umów SEO i AC i rozdzielić to, w sensie można to robić w jednej agencji, ale żeby wiedzieć, co z czego wynika, co robi na MAC. Co robi nam SEO? Mamy jednego klienta, z którym też rozmawiałem, czy mogę o tym wspomnieć. Na razie nie będę mówił branży, bo nie Oczywiście. chcę o tym mówić. Natomiast tam była skala fraudu na około 600-700 tysięcy rocznie. E, tak zakładam, bo tam były miesięcznie opłaty 40-50-30 tysięcy, więc około bo tam powyżej rok była umowa, więc około to jest ta, te, te, tego typu skala, więc to są ogromne pieniądze. E, klient nie miał robionego SEO i klient w SEO umowie, w umowie miał, że płaci procent od całego obrotu sklepu. Firma jeszcze robiła y i z tych adsów też brała pieniądze i profit, a klient płacił od całego obrotu sklepu procent. Więc to już jest w mm. ogóle temat bardzo mocny. Ale na początku miał obiecywane, że mm, że nie płaci nic na początku za SEO, tylko za będzie miał, płacił za wyniki, tak? Procent od sprzedaży. Tylko w SEO nie było żadnych wyników prawie. <grym> Więc to było też pogmatwany temat dosyć mocno. Klient też był uzależniony od tego, że ta agencja współpracowała z drugą agencją, która pisała tę stronę i też była strona na autorskim rozwiązaniu, trochę nie chcieli strony oddać, wyłączyli reklamy, klient przez tam chyba miesiąc czy dwa tracił. Bardzo dużo, więc tak jakby tutaj też warto na to zwrócić uwagę, żeby mieć wszystko po swojej stronie, mieć własne narzędzia, bo to też może nam wyłożyć biznes. Nawet jeżeli biznes jest wielomilionowy. Warto jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy: między innymi o tym, na jakie słowa firma proponuje nam pozycjonowanie. Kiedyś pozycjonowało się na 10, 20, 30, 50 słów. Dzisiaj to są raczej o wiele większe liczby tych słów przybywa i tak dalej, więc raczej jest to stara praktyka. Raczej pokazuje się podstawowe słowa i podstawowe cele się określa w SEO. Natomiast warto, żeby klient samemu sobie na wła własnym sumptam nawet sprawdził, czy w ogóle jest potencjał w danych słowach kluczowych. Bardzo często i to na ogromną skalę spotykamy się w umowach z tym, że firmy same wybierają słowa kluczowe, które w ogóle nie są wyszukiwane, albo są w bardzo małym procencie wyszukiwane i klient z tego biznesu nie będzie miał. Klient ma świadomość, no dobra, zdobyli to w 10 na, na te słowa kluczowe, ale biznesu z tego nie ma. A na przykład 1000 czy tam 2000 miesięcznie płaci przez dwa kolejne lata. E, do tego klienci mogą sobie użyć, nie wiem, narzędzia Senuto. Achrews. już jest droższy, tak? Senuto to jest polskie narzędzie, więc polecam. Serdecznie pozdrawiam. Zbieramy Damiana. firmy. Tak, serdecznie pozdrawiam Damiana Sałkowskiego, który je stworzył. Zbieramy. Pozdrawiamy. Eee, więc tak naprawdę to jest y, coś, co nie kosztuje wiele, a klient sam może sobie wpisać, sprawdzić. On jest proste w użytkowaniu, chłopaki mają super bloga też, y, jak go używać. I od razu weryfikujemy umowę, tak? weryfikujemy, co jest dla nas dobre, a co nie jest dla nas dobre. No raczej tutaj każdy jest w stanie stwierdzić, czy hydra Łódź będzie mu sprzedawał, czy nie będzie mu sprzedawał, tak? Mhm. <laughs> więc tutaj tą intencję wyszukiwania raczej jesteśmy w stanie sprawdzić. Więc polecam to narzędzie. Dla osób, które będą chciały sobie zweryfikować własne strony umowy, albo ewentualnie też się podszkolić troszeczkę w SEO, polecam na lendingu, który stworzyliśmy dla tutaj wszystkich naszych słuchaczy, który będzie w opisie tego odcinka, będzie właśnie podany link do narzędzia Senuto, oraz link do szkolenia mojego serdecznego kolegi Grzesia strzelca Popaseo, gdzie też polecam, jeżeli ktoś nawet nie chce samemu tego robić, to żeby z jakichś elementów też mógł się doszkolić. To jest bardzo istotne, żeby, żeby rozumieć tę tak, usługę, bo tak jak wcześniej wspomniałem, fraud nie wynika tylko z tego, że ktoś przychodzi i nas oszukuje, tylko trochę sami lubimy być nabierani. Mhm po prostu lubimy wierzyć w coś, co jest niemożliwe, a tym bardziej, że SEO nie jest łatwą dziedziną, ale wiem, że każdy może coś tam, coś tam z tego, z tego pojąć, tak? żeby chociażby zrozumieć te mowę, żeby zrozumieć jakieś podstawy, no bo to dotyczy jego firmy, to dotyczy naszych biznesów. To jest, to wiesz, to jest tak jak do lekarza, no jak lekarz ci coś przepisze, albo powie, no wie pan, no tu ma pan guza to nie wierzę, że nie sprawdzisz tego drugiego lekarza. No, bo jeżeli widzisz, że on operuje narzędziem przy twojej jamie ustnej, kiedy jest stomatologiem, na którym jest na przykład rdza, no to już raczej masz na tyle rozeznania, że to chyba nie jest zapytasz. normalna sytuacja. I raczej zapytasz, nie? o co tu tutaj chodzi, to jakiś nowy lakier. Więc absolutnie się z tym zgadzam, że budowanie świadomości w dowolnej branży, tym bardziej, że jednak to marketing internetowy z powodu cyfrowych czasów zyskuje na znaczeniu, to to jest wręcz pewnego rodzaju no część naszego obowiązku jako przedsiębiorców. Część naszego życia. to Część jest, naszego życia, żeby to po prostu dużo bardziej rozumieć i nie dać się naciąć na y, większą kasę. No to słuchaj, to jest, ze wszystkim tak jest, tak? Z jedzeniem powinniśmy czytać skład, z lekami powinniśmy czytać, dawkowanie no, zakładam, że nikt nie idzie do apteki i nie kupuje jakiegoś leku i nie czyta, jak go wziąć, tak? Albo jaki tam jest skład, albo jakie są przeciwwskazania. No i tak samo jest z umowami. Myślę, że warto tutaj zasięgnąć sobie hmm. troszeczkę języka. Nie każdy musi takie szkolenie robić, jest dużo też wiedzy. Na landing page'u też zamieszczę parę fajnych artykułów. Do tak, ale artykułów. żeby nie zabić watch time'u tego filmu, to drodzy widzowie, Apple, jak otworzycie ten landing, który jest w opisie tego filmu, to niech on sobie będzie na osobnej zakładce, a ten film nadal jeszcze dalej oglądajcie, ponieważ to jest wciąż masa przydatnych informacji, które za chwilę usłyszycie. Ja tylko do siebie dodam, drodzy widzowie i słuchacze, że naprawdę gorący apel do was, abyście na ten landing weszli żebyście go przerobili, przeczytali i żebyście te wiedzy wykorzystali. Bo jeżeli to, co tutaj jest powiedziane, jest prawdą, bo zawsze można domniemywać, że cię poniosło, że przesadziłeś albo że Może nie doszacowałeś, w dwie strony jest to, to możliwe, ale jeżeli przyjmiemy, że to, co jest tutaj mówione, jest prawdą, no to. Utrudnimy działanie firmom, które korzystają na tego typu procederze, jeżeli sami jako przedsiębiorcy będziemy dużo bardziej świadomi. Więc zachęcam Was, żebyście albo wy, albo osoby z Waszej firmy, którym ufacie, żebyście zwyczajnie ten temat przyswoili, aby po prostu Wasze firmy były bezpieczniejsze finansowo i żeby kasa nie wyciekała w tym konkretnym miejscu, dlatego że ktoś wykorzystuje Waszą niewiedzę. Nawiązując do tego, co powiedziałeś, faktycznie. Yy... Ta niewiedza jest dosyć istotna, bądź wiedza, którą klienci teraz posiądą, mam na taką nadzieję. E, cytując nawet, nawet jedną e, negatywną opinię, że spadki stron mimo miesięcznych faktur e, nie robią nic, tylko pseudoraporty, firma nie wykonuje swoich zadań rzetelnie i tak dalej, i tak dalej, jest napisane, jednak nie po to zatrudniam profesjonalną firmę, żeby samodzielnie kontrolować pozycję strony, na stronie co miesiąc umowy zerwać się nie da. Więc teraz tak, ja tutaj bym się zapytał, dlaczego umowy nie, zerwać się nie da. Czy czytałem umowę wcześniej, czy podpisałem bez zastanowienia? E, też zastanowiłbym się, co zrobiłem, żeby zapoznać się, co ta firma robi. Więc to jest bardzo istotne, tak? Bardzo istotna mhm. ta wiedza. E, I teraz przybliżę tą wiedzę troszeczkę w liczbach. Proszę. Posilę się troszeczkę notatkami, bo tych liczb troszeczkę jest. Mhm. Zakładamy, że yy, zrobiłem takie wyliczenia. Przestudiowałem sobie kilka firm. Yy, I w jednej firmie, która się chwali ilością klientów, którą obsługuje rocznie, podzieliłem sobie ich przychody z bilansu yy, poprzez ilość firm, które obsługują. I wyszło mi, że to jest 1200 zł miesięcznie na firmę. Pytanie, yy, co za 1200 zł można zrobić? Zakładam, że tam jest ilość usług, jest jeszcze ilość osób do opłacenia. Zyski oczywiście ta firma posiada, więc tak jakby tutaj trzeba też na to patrzeć, więc zakładam, że jest to mniej niż 1200 zł wydane mhm. miesięcznie. Rozpisałem sobie to, jak może na przykład wyglądać kampania Google Ads i co się na nią składa, żeby zobrazować, ile czasu to zajmuje. Przeciętnie. Mówimy o małej kampanii, budżet 2200 zł. Zakładam, że obsługa, takie jest minimalne, stałe fi około 600 zł. Czyli mamy tutaj spotkanie, omówienie kampanii. I dodam tylko, że stawka godzinowa jest 170. To jest taka, myślę, że w miarę realna stawka. Mhm. Obrazując, i tu pozdrawiam Piotra ode mnie z firmy, e, fryzjer osiedlowy, który strzyże 15 minut maszynką, bierze 6 dych. Czasami niektórzy już mi powiedzieli, że 8. Czyli trzy osoby zrobi prosty rachunek. Mhm. Zarabia więcej niż taki marketer, który jest odpowiedzialny za czyjąś kasę, za czyjś biznes, za życie prawdopodobnie później rodzinne i to, co się dalej dzieje. Więc jest to tak, jakby myślę, że taka stawka w miarę ok. Wracając. Spotkanie, omówienie kampanii, jedna godzina. Analiza konkurencji słów kluczowych branży, e, półtorej godziny. Zbudowanie raportu, e, godzina. Zbudowanie kampanii, maksymalnie do czterech godzin. Pię to jest pierwszy miesiąc. Mamy tu już siedem godzin. 1190 zł, mówimy o kampanii Google Ads, którą potem musimy dalej prowadzić. Optymalizacja kampanii w miesięcznych działaniach, dwie godziny. Call z klientem, pół godziny. Raport, analiza plus opis, około pół, czasami do godziny, e, zaplanowanie działań na kolejny miesiąc, pół godziny. Daje to nam około 4 godzin. Mamy tutaj stawkę 650 zł. W agencji jest 600 i to, jest, to są realne dane, tak? E, więc w Google Adsach za coś takiego możemy płacić 600 zł. W SEO dochodzą na przykład tam jeszcze inne koszty, koszty linków i tak dalej. Tu mówimy za samą obsługę przy budżecie 2200 zł. Mówię to dlatego, żeby ludzie też y, byli świadomi, że... Mając budżet 2200 zł, mogą oczywiście na tym zarobić, ale agencja też ma ograniczoną ilość czasu, którą może im poświęcić. Jeżeli kliencie chcesz więcej, to miej świadomość tego, że niestety w usługach czas to pieniądz. Mhm. Teraz przykładem strona internetowa. Ostatnio bardzo często spotykam e, na wielu grupach e, ogłoszenie typu: Zrobię stronę za 500. Firma Priv. <laughs> Jest tego plaga, chociaż już na jednej, na jednej z grup Facebookowych ostatnio gość napisał: Chłopie, skończył już z tym oszustwem. Mówiłem, że jeden gości pobrał tych 500 złotych bardzo dużo i nagle zniknął. Zdziwienie. <laughs> Zdziwienie. I te, freelancerzy, podkreślam, żadne duże firmy. Więc chciałem też omówić tutaj e, to. Na przykładzie w miarę prostej strony WordPressowej, gdzie mamy 10 zakładek, są to jakieś szacunki, tak? Wiadomo, że te liczby bardzo często się różnią, ile godzin to wymaga i faktycznie, czy ta strona za 500 jest możliwa, czy za 1000, czy za 1500 mhm. i z czym to może się wiązać. Zakładam, że budujemy stronę po to, żeby nam przynosiła zyski, kasę i klientów, i żeby budowała naszą firmę. Więc Warsztat przygotowawczy, zrozumienie biznesu klienta, zaplanowanie jego celów, spojrzenie na ten horyzont czasowy, który on będzie miał za jakiś czas i to, co będzie chciał z tą stroną dalej zrobić, jest mega ważne. Więc warsztat przy takiej stronie, która ma 10-11 zakładek, to są 4 godziny, które zawsze uważam, trzeba zrobić. Trzeba z tym klientem pogadać, dzwonić się na kola raz, drugi, trzeci. Must have. Konfiguracja, architektura, wdrożenie całej tej bazy strony, całego backendu. Zakładam, że przy WordPressie może to być 4, 6, 8 godzin, w zależności też od tego, co klient wymaga. Wdrożenie strony głównej 4 godziny. Wdrożenie podstron 10, 10 podstron po 2 godziny na podstronę. Trzeba to skonfigurować, dodać treści, dopasować do urządzeń mobilnych. Dodanie zakładek, tak zwanych zwykłych, jak to mówimy w firmie, czyli pół godziny na podstronę, te kontakty, polityki prywatności, coś, co zajmuje po prostu mniej czasu. Wdrożenie bloga, yy, czyli to, jak wygląda artykuł, plus wdrożenie całego listingu i tak dalej. podstawowa, podstawowe parametry, które optymalizujemy nawet jakąś wtyczką, to jest około dwóch godzin. Przeniesienie, uruchomienie strony, optymalizacja szybkości, to są też kolejne dwie godziny. Optymalizacja yy, wszystkich podstron. Yy, Koszt szablonu to jest około 250 zł, bo mówimy tutaj o szablonie. Wybór z klientem tego szablonu. Nikt nie bierze tego pod uwagę, ale to też jest czas. My musimy znaleźć te szablony. Jak mamy zblifowanego klienta, podesłać mu, wybrać. To też jest czas, więc zakładamy tutaj godzinę. Eee, zaplanowanie tekstów przy użyciu narzędzia. My akurat używamy Surfer SEO, eee, czyli to jest koszt narzędzia to jest plus czas. Firma. Też polska firma. Tak. Moich kolegów, też ich pozdrawiam. Też pozdrawiam. <laughs> czyli zaplanowanie, czyli koszt narzędzia plus koszt pracownika. To taki plan wychodzi od 100 do 120 zł. Mamy na przykład 5, 5 godzin na zaplanowanie tego, napisanie tych tekstów i nagle się nam robi 43,5 godziny. Plus koszty narzędzi i tak dalej. I mamy przy stawce 178 680 zł. Wersus 500 zł. Wersus 500 zł. Mówimy tutaj o realnie zbudowane, zbudowanej dobrze stronie, która w przyszłości może pracować na nas, tak? Więc kliencie, spójrz na to i zastanów się, faktycznie, gdzie są te pieniądze. Bo tak jakby te ceny nie biorą się znikąd. Czasami klient mówi: Boże, tyle pieniędzy. Ja miałem historię, gdzie klient też mi powiedział: Klinika medycyny estetycznej. Wpakowane multum kasy. Gruby siano to jest w tej branży. S słuchaj, tam płytki, yy, płytki. Tam płytka, nie wiem czy można nazwać dzisiaj już płytką, to, to była półtora metra na metr. <laughs> nie wiem, ile taka płytka kosztuje. Dużo jeszcze innych rzeczy tam było zrobionych, takich, no. że wow. Strona była wyceniona naprawdę po dobrej cenie, na prawie tam 30 tysięcy złotych, już z optymalizacją, z tekstami, mhm. ze wszystkim. To brzydko mówiąc, dostałem z że powinna kosztować 5 tysięcy. Firma do dzisiaj nie ma strony. Może szwagier doradzał. Może. <laughs> do dzisiaj firma, podkreślam, nie ma tej strony. Mhm. Także yy, trzeba się zastanowić czasami nad alokacją budżetu. Czy te płytki, czy strona? Może w ten sposób. No tak, no bo <grym> czasami jest tak, ja to akurat obserwuję w kontekście chociażby kanałów YouTube, które dla innych firm budujemy, że ten proces decyzyjny czasami jest tak bardzo rozciągnięty w czasie, że nie jesteśmy w stanie policzyć, tego kosztu alternatywnego, co tracisz, że tej strony nie masz, że tego kanału YouTube jeszcze nie masz, że on nie jest wykorzystywany po prostu w Twoich działaniach marketingowych, no ale widocznie niektórych na to stać. Żeby niektórych potrafić. na to stać. Plus jeszcze ja bym powiedział, że bardzo często jest ta maniera, najpierw zbuduję biznes, otworzę, a potem: no dobra, to teraz zrobimy stronę. Ja uważam, że najpierw się powinno zaplanować stronę, zrobić stronę, a dopiero potem budować lokal i niech ta strona już sobie pracuje. No bo to jest tak naprawdę nasza wirtualna siedziba firmy. Zdecydowanie tak, dzisiaj tak powinniśmy to traktować. Dlatego tutaj bardzo trzeba na to uważać i bardzo trzeba o to zadbać. Tak samo jak o nawet wizytówki googlowskie, tak? Jeżeli mamy lokalne biznesa, a większość takich jest, no to te wizytówki googlowskie są zajebiście ważne. Zbuduj je wcześniej, dwa tygodnie czekasz na akceptację. I przy okazji wspomnę o bardzo dużym fraudzie na wizytówki. Tutaj podejrzewam, że mm -hmm. mnóstwo ludzi się z tym spotkało. Z call center, które dzwoni i mówi: dzień dobry zaraz, kończy się ważność pana wizytówki, trzeba zapłacić e, i tam kosztuje 500 zł na 3 lata, czy ileś. Co jest totalnym, totalną bzdurą. Plus, powiem ci jedną rzecz, jeżeli sobie gdzieś tam dobrze byś poszukał w Google, to jest, była taka fabryka w cudzysłowie ludzi, po, chyba pod Warszawą, która została rozbita. Ogromne call center, hala, gdzie właśnie firma dzwoniła do ludzi w ten sposób. I ludzie się nabierają. <grym> Tak, zwłaszcza, że podejrz podejrzewam, że mechanizm tego skamu opierał się o to, że tak, z jednej strony wiele osób coraz bardziej kuma, jak wizytówka w Google jest ważna, więc nie chcą jej stracić, a kwota, która jest proszona, nie jest aż tak duża, żebyś uruchamiał jakiś proces myślowy, czy może na pewno warto, czy na pewno to jest to, puszczę i z głowy. Dokładnie tak, dokładnie tak. Plugawe i obrzydliwe. I to są też miliony. To są też miliony. Jasne. No tak, my bardzo często odbieramy telefon do naszych klientów. Damian, wizytówka chyba się kończy. Ja mówię, nie, nie, nie kończy się. To się nie kończy, to jest darmowe. Czyli niech to wybrzmi, drodzy widzowie i słuchacze, bo być może wśród Was są takie osoby. Wizytówka w Google się nie kończy, nie ma abonamentu, nie jest płatna. Nie jest płatna, chyba że chcecie ją pozycjonować i robić jakieś działania na tej wizytówce przez agencję, to oczywiście za te działania trzeba zapłacić, za dodawanie hmm. treści, optymalizację dalej, natomiast wizytówka jest bezpłatna. Tak samo jak wszystkie narzędzia google'owskie typu Analytics, narzędzie Google Ads, oczywiście tam się wpłaca budżet, ale samo narzędzie jest bezpłatne, Google Search Console, to są wszystkie narzędzia bezpłatne, Poza tym, trzeba to zaznaczyć, one powinny być waszą własnością. Tak? To jest mega ważne. Bardzo często jest taki proceder, że agencje biorą je na siebie i klient nie ma do tego dostępu, a to jest, to jest właśnie taki papierek lakmusowy, gdzie można sobie pewne rzeczy posprawdzać. Więc bardzo istotne, kliencie, to są twoje narzędzia i to trzeba powiedzieć. Ja wymieniłem ileś z tych patologii. Myślę, że część ujrzała światło dzienne, tak jak właśnie te wizytówki, bo to dosyć było głośno o tym w mediach. Natomiast no, gdzieś tam to jest moje prywatne mini śledztwo i myślę, że ludzi jest bardzo dużo, którzy no, w jakiś sposób zostali źle potraktowani, podpisali złą umowę, zostali oszukani, czują się oszukani, więc może fajnie, żeby mm, ludzie w komentarzach też przytoczyli swoje przykłady, co nie? To też, myślę, zobrazuje... Edukujmy się nawzajem. Tak, edukujmy się nawzajem, bo myślę, że to nie jest nic złego. Niekoniecznie musicie wymieniać firmy, z którymi żeście pracowali, bo to jest też bez sensu, bo to równie dobrze konkurencja może komuś robić kukuł. Tak, to byłoby e... trochę wręcz nieeleganckie, bym powiedział. Tak, więc tak naprawdę chodzi o to, żeby coraz bardziej przedsiębiorców w Polsce i mikro, i średnich, i większych wyedukować, bo nie tylko mikro i średni się nabierają tak a propos, tak? Mhm. Mamy też y, przykłady ludzi, którzy przychodzą do nas totalnie nieświadomi, a mają naprawdę duże pieniądze. Tutaj y, skala myślę, y, o której mogę ja nawet nie wiedzieć jest czasami o wiele większe, tak, że mogą to być fraudy na o wiele większe pieniądze i te umowy mogą być bardzo duże. Może coś tam w tym SEO się dzieje, czy tam w innych kanałach, ale może się nie dzieje tak, jak powinno. Więc, szanowni widzowie, słuchacze, dawajcie znać w komentarzach, jeżeli spotykały was jakieś dziwne sytuacje. Opisał, opisujcie to w miarę szczegółowo, ale bez szkalowania innych firm, no bo też to nie o to chodzi. Raczej bardziej chodzi o to, żebyśmy się nawzajem edukowali i Apel do was, jeżeli macie znajomych przedsiębiorców, którzy wiecie, że korzystają z usług marketingu internetowego, to koniecznie Ctrl C, Ctrl V wyślijcie im link do tego filmu, żeby również dowiedzieli się o tym, żeby też się edukowali i żebyście być może ochronili również, w jaki sposób cashflow ich firmy, za co oni na pewno wam w pewien sposób podziękują, a jak nie oni to na pewno karma. Żeby Klamrom zamknąć naszą dyskusję, to ile tak naprawdę z Twojej perspektywy kosztuje dobre SEO? No Widzisz, to jest takie pytanie trochę, ile kosztuje samochód. No tak, relatywne. I, i trafiliśmy na kolejną pułapkę, mhm. która powinna zapalać czerwoną lampkę, czyli pakiety w SEO. To jest też coś, co moim zdaniem jest pułapką. Nie ma czegoś takiego jak pakiet w SEO. Każda strona to jest jak żywy organizm. Trzeba go przebadać, a jeżeli wchodzisz z nowym produktem, to jest rynek, który już funkcjonuje. Wchodzisz w jakiś ekosystem, poza ekosystemem google'owym, to wchodzisz w jakiś ekosystem danej branży. I trzeba przeanalizować i indywidualnie ten przypadek rozpatrzeć. Nie ma czegoś takiego jak, ile powinno kosztować dobre SEO. Ja uważam, że mm, dobre SEO to powinno być przede wszystkim analiza sytuacji, przedstawienie klientowi konkretnych danych. Słuchaj, twoja konkurencja ma tyle i tyle linków, działa od tyle i tyle czasu, jest wypozycjonowana na, 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 na takie, a nie inne frazy. I warto z nim ustalić taką roadmapę, strategię, która pozwoli mu w jak najszybszym czasie, oczywiście nigdy to nie jest miesiąc albo dwa albo trzy, zdobywać już pierwszych klientów. tak? Więc to jest uważam dobre SEO. Natomiast jest też jakiś próg minimalny, żebyśmy wiedzieli, ile tego czasu na to SEO schodzi i jakie są elementy tej umowy. Ja się posilę znowu notatkami. Proszę. Natomiast w każdym, tak jakby kompleksowym działaniu pozycjonowania. Mamy content off-site, czyli przygotowanie, napisanie artykułów, które zostaną zamieszczone oczywiście za kasę, tak? Skąd pozyskamy linka w serwisach zewnętrznych? No i tutaj tak jakby sky is the limit, bo wiesz, możemy zamieszczać w bardzo drogich serwisach, gdzie czasami wiesz, link kosztuje 10 tysięcy zamieszczenie tam artykułu, albo w serwisach czasami 1000-2000 zł 700 i tak dalej, tak? Więc tutaj kwestia tego też przeanalizowania profilu linków konkurencji i dobrania odpowiedniej strategii. Natomiast no, tu też jest jakiś minimum, tak? Uważam, że zdobywanie dwóch nawet linków miesięcznie, gdzie masz budżetu na to 1400-1500 zł, czyli masz już tą treść napisaną, to jest jakieś takie, myślę, że minimum. Ale mówię też pytanie dla jakiej branży, no bo tutaj trzeba bardzo indywidualnie, trzeba to podkreślić, to jest bardzo indywidualna sprawa i nie ma uniwersalnej, mhm. uniwersalnego pakietu. Więc ja tutaj przytaczam przykładową umowę. Oczywiście. Która jest o wartości 3000, na przykład 790 zł z naszych tam wyliczeń. Czyli mamy budżetu na linki 1500, czasami jest tego więcej. Mamy przykładowe dwa artykuły blogowe, które trzeba też napisać, trzeba je zaplanować, użyć serfer SEO. Eee, I mamy tutaj na przykład budżet 675 zł. Optymalizacja istniejących treści na przykład. Tak, jeżeli już klient ma te treści, no to też mamy tutaj budżet założony 326 zł optymalizacja analizy wdrożenia y, takie co to są też ileś godzin roboczo godzin specjalisty 1200 zł. Raportowanie, czyli przygotowanie tego raportu, omówienie z klientem, call z klientem, opisanie tego raportu. Czyli tu też jest, to są, to są robocze godziny, około 390 na przykład złotych, tak? I robi nam się suma 3790 zł, gdzie faktycznie tych roboczo godzin finalnie tutaj mamy 8-9, na przykład, czasami więcej. To są wiesz, szacunkowe liczby. Ja wychodzę z założenia, że dla mnie kluczem jest to, żeby. Jak najlepiej tą umowę zrealizować. I jeżeli mamy poświęcić godzinę czy dwie więcej, czasami klient wymaga jakiegoś dodatkowego kola, to po prostu to robimy. Oczywiście też mamy swoje limity, żeby tych koli nie było, wiesz, 4 czy 5 mm -hmm. miesięcy po półtorej godziny i staramy się tego pilnować. Nie zawsze się da, hmm, ale no, tak jakby tutaj trzeba brać pod uwagę, ile jest tych elementów, ile trzeba tej kasy wydać, ile jest to roboczego więc Zazwyczaj też to nie jest praca jednej osoby. Jest CEO, jest Content Manager. W naszym przypadku, nas w firmie też jest deweloper, bo bardzo często firmy odsyłają do firm deweloperskich. My mamy swoich deweloperów, więc też ci deweloperzy te strony od razu optymalizują. Tak? Jest account, są y, oczywiście jakieś są koszty biura, są koszty marketingu naszego firmy, są jakieś nasze wynagrodzenia. To jest cały zaplecze, które każdy przedsiębiorca ma. Tak? To nie jest tak, też że cała ta kasa, która tutaj jest, ona idzie do nas. Więc warto sobie to zobrazować, zobaczyć ile faktycznie to kosztuje i na jakim poziomie jest konkurencja. Żeby, żeby tych danych wymagać, zapytać agencję. Dobra, słuchajcie, a ile konkurencja ma linki? A gdzie ma te linki? A ile tych treści oni mają? A ile to mi da? Czy w ogóle te treści trzeba pisać? Czy w tej branży robi się to tak? Czy tak? No nie bójmy się pytać, bo od tego są agencje, żeby na te pytania odpowiadać rzeczowo, no i przede wszystkim też mamy Google to 10 na dane frazy możemy sobie pewne rzeczy porównać. Chociażby ilość treści, o czym piszą, jakie długie są artykuły, jak obszerne są przede wszystkim strony. Tak? Bo to też dużo mówi. To są takie podstawowe jakieś rzeczy, które każdy może sprawdzić. Plus możemy sobie na przykład właśnie w Senuto, gdzie zachęcam na Landing Page'u, też będzie link, jeżeli ktoś nie będzie pamiętał, sprawdzić widoczność tej konkurencji. Więc to jest bardzo, bardzo ważne. Wyobrażam sobie, że wśród naszych widzów i słuchaczy na pewno są osoby, które po tym odcinku rozważają chociaż rozmowę z wami, potencjalną współpracę, więc jakie parametry musi mieć firma danego widza, żebyście w ogóle brali pod uwagę ich do współpracy? Więc jeżeli tak naprawdę chcecie budować swoje firmy online, a mam takie wrażenie, że dzisiaj to jest must have, to rośnie. To rośnie, ee, i na chwilę obecną <laughs> macie przychody. Pół miliona, milion jesteście w stanie inwestować w marketing internetowy i jesteście świadomi tego przede wszystkim, że to jest wasza droga i tam jest też wasze miejsce i chcecie się rozwijać, to bardzo chętnie takim firmom pomożemy. Jeżeli też czujecie, że macie już jakąś agencję, a coś jest nie tak i wydajecie też dużo kasy na to, to też zapraszam do konsultacji. Myślę, że jesteśmy w stanie obsłużyć około 30 osób w miesiącu darmowej konsultacji. W razie zainteresowania chętnie przesuniemy te osobę na inny miesiąc, albo po prostu poszerzymy zespół, co i tak i tak cały czas robimy. I mam nadzieję, że jesteśmy w stanie Wam pomóc. <laughs> Raczej e, uczciwie podchodzę do tematu i też jestem w stanie po prostu odrzucić temat, jeżeli wiem, mhm. że nie jesteśmy w stanie Wam pomóc, bo też takie przypadki się zdarzają. Albo branża jest nie taka, albo budżet jest nie taki. Więc zapraszam do konsultacji. To nic nie boli, nie kosztuje, możecie pytać. E, na landing pageu znajdziecie formularz. Także czekam. stawiamy kropkę, a ja od ciebie powiem, drodzy widzowie i słuchacze, że, reasumując raz jeszcze, skorzystajcie z tych bezpłatnych konsultacji, bo nigdy nie wiadomo, jaką w zamian dostaniecie wiedzę, inspirację, wnioski, przemyślenia. Dwa, skorzystajcie z wiedzy, która jest na tym landingu, przysw przyswajajcie ją, bądź przekażcie ją waszemu zespołowi, żeby oni również z tego skorzystali. I trzy, wyślijcie link z tym filmem. Do osób, którym życzycie dobrze i chcecie, żeby one również poszerzyły swój poziom świadomości w tym konkretnym sektorze biznesu, jakim jest marketing internetowy. A my tymczasem kłaniamy się nisko. Dziękujemy za Wasz czas i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.